Witamy wszyscy! Dzień dobry, witamy wszystkich czcigodnych gości. Panie Smuda, po cholerę pan z tym zniczem tu wbiegł? Już mówił pan, żeby po ogień pobiec. No ale do papierosa, jarać mi się chciało. No to przepraszam, ja odniosę w takim razie. No. Do widzenia. Się nabiega. Dobrze, w takim razie jako szef biura organizacyjnego Euro 2012 chciałbym bardzo serdecznie powitać czcigodnych gości, pana szefa FIFA, czyli pana Michel Platini. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Monsieur Platini. No, oczywiście też przedstawicieli rządu, opozycji, ugrupowań opozycyjnych. To są przedstawiciele, którzy w zasadzie powstali dzięki podziałowi Solidarnej Polski. Są to ugrupowania Polska, bo Polska i Polska jeszcze, bo Polska najważniejsza jest i inna Polska, bo Polska też Polska. Brawa dla nich. Jest. Jest również z nami człowiek, który zatrzymał Anglików na Wembley, czyli pan Jan Tomaszewski. Mafia i złodzieje! Wszystkich po mordzie trzeba was tolać i będzie spokój. Jest. Te słynne uderzenie w słupek w 87 minucie poczyniło pewne straty, ale... No i jest oczywiście skromny człowiek sukcesu, twórca naszego polskiego związku, Grzegorz Lato. Złodzieju ty! Tak jest. Będziesz jeszcze siedział. Jaka przyjaźń. Panie prezesie, pozwoliłem sobie przygotować mały wierszyk dla pana. Wierszyk miało odczytać dziecko, ale niestety chciało za dużo pieniędzy. Dlatego wybraliśmy opcję tańszą. Wieloletni działacz zaprezentuje wiersz. Proszę. Panie prezesie, pozwoli pan, że sobie pozwolę? Wiersz dla pana prezesa naszego związku. Czasem aż oczy bolą, jak się przemęcza od pracy i obowiązku prezes naszego związku. Ty jesteś mężem stanu, bronisz naszego narodu z troską, żeby nasza Polska zawsze była Polską. Tak, wspaniałe słowa. Można tylko dodać, że bronisz nas od nienawiści i nękają cię inni ludzie. To nie przyjaciele, to ziobryści. Monsieur Platini, ça va, wszystko? Ça va. Dobrze, w takim razie, chociaż to wierszyk chyba o innym prezesie był, także to... A to nie to samo? Nie to samo, nie, to jest inny. Dobrze, panowie, w takim razie za chwilę będzie losowanie grup eliminacyjnych Euro. Zapraszam państwa na drobny poczęstunek, tam jest catering, tylko żeby się tam nie zrobić od razu. Pomału dla wszystkich. Cóż, powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że doczekam tej chwili, kiedy w Polsce będą Mistrzostwa Europy. Już to widzę oczyma wyobraźni, jak przyjadą do nas turyści, te niezapomniane wakacje, te polskie atrakcje. A propos wakacje, o tym więcej nasi specjalni goście, kabaret moralnego niepokoju. Proszę bardzo. Proszę bardzo, zapraszam was serdecznie. Dobra, to tutaj ta impreza? Tak, to jest właśnie ta impreza, o której wam mówiłem. No. Przez miesiąc zapowiadałem i teraz jest. Będę wam pokazywał moje zdjęcia z wakacji. Zdjęcia z wakacji, super! Tak. Żartujesz? Nie. Będziemy zdjęcia oglądać? Z wakacji? To jest ta impreza? Nie możemy się po prostu nachlać? Jak ludzie, albo jak zwierzęta, albo jakaś krzyżówka tego i tego, no. Daj spokój, no. Niech nam pokaże te zdjęcia, no. Nachlać się zawsze zdążymy. A mnie na przykład to ciekawi. No bo to był taki mój ostatni kawalerski wyjazd. Chciałem sobie wszystko w głowie poukładać. I to są właśnie
moje wakacje. Nie, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. A jak ja ostatnio chciałem, żebyście oglądali moje zdjęcia, to nikt nie chciał oglądać. Ale zaczęliśmy. I gdyby to faktycznie były zdjęcia z Włoch, to byśmy obejrzeli do końca. Kto ci powiedział, że to będą zdjęcia z Włoch? No ty! Ja? No, przecież wyraźnie mówiłem, że to będą zdjęcia z Włoch. Przecież wiecie, gdzie pracuję. To nagle takie zaskoczenie. Ty, patrz, jaka sytuacja mi się zdarzyła przed chwilą, bo tam wstawiałem takie danie i mi buchnęło z pieca i mi się zrobiła taka plamka. Normalnie w kształcie żółwika. Gdzie? No, jak żywy. Główkę ma łebek, nogi skorupy. No i jeśli nawet, to co? Ale jazda. Ale ty masz przygody? Jak Indiana Jones. Dobra, to dawaj te zdjęcia, ale raz, dwa. Dobra. Oglądamy, ale potem od razu gazownia. I to taka gazownia, że nie bierzemy jeńców. Jak zabraknie amunicji, dobijamy kolbami. Bo to jest coś dla ludzi o mocnych nerwach. Uwaga, będą emocje. Mhm. Jak na grzybach. To uwaga. Takim leciałem samolotem. Super! Tak. A na drugim zdjęciu jest widok z okna. Ale czad! A dalej jest znowu widok z okna, tylko trochę dalej. A na trzecim zdjęciu jest widok z okna z toalety. Ale to wszystko ciekawe. Chyba za chwilę pierwszy raz w życiu zwymiotuję bez alkoholu. Jak lecieliśmy, to poznałem pilota takiego Anglika, ale przy lądowaniu chyba trochę za bardzo go zagadałem. A co się stało? No zobacz. Ty, no co ty mu powiedziałeś? No, tłumaczyłem mu, jak w Polsce działa ZUS. Się położył na stery. Tak, gdzie ty właściwie poleciałeś? No poleciałem, proszę ciebie, kompletna egzotyka, niespotykane widoki. Poleciałem do Peru. To jest Peru? Tak. A uwaga, w takim mieszkałem hotelu. O, no super, z widokiem na morze. No, ja miałem okna z drugiej strony. Oczko wodne jest. Tak. Złote rybki pływają. Czyli gdzie ty byłeś? W Peru? Tak. A wyrwałeś tam jakąś peruwiankę? Się pytasz, jakbyś mnie nie znał. Z taką jedną zagadałem przy barze coś tam, jakąś bajerę, szuruburu. No. Potem rzuciłem jej coś do drinka. No coś ty? Tak. Ty jej coś rzuciłeś do drinka? Tak. I co, poszliście do ciebie? Właśnie nie, bo mi też coś wrzucili. Ale poszliśmy. Ale co, z nią? Właśnie nie bardzo. Nie bardzo? W ogóle nie bardzo. No, nie można bardziej nie bardzo, no. Co to jest? Edmundo Gonzalez. Co on robi? Kokosy strąca. Jajka faszerowane miałem wam zrobić, tylko zaraz, cholera, gdzie są te jajka? Już jest chyba po robocie, papierosa pali. Co on powiedział? Pytał się, gdzie są jajka. Ale zagadka. Ale powiem wam, że tam w ogóle to było ekstra. No super pogoda. Ty, tak ładnie było cały czas? Czasem trochę wiało. Trochę? Można puszczać latawce z żelbetonu. Na łańcuchu. Masz rację, parę dachów zwiało. No, parę dachów? To wszystko zwiało. To jest pustynia. Pustynia? Coś takiego zawsze mam w gębie następnego dnia po chlaniu. Chciałbym też jutro mieć. A wiecie, co to jest?
Czy nie, wiecie? Nie, no dawaj. Co takiego? Zrobiłem zdjęcie Fatamorganie. Ludzie, nie katujmy się, przecież jest woda, piwo, wino, można to zmieszać i wypić, no. Ale fajnie miałeś w tym Peru, mogłeś sobie odpocząć, wyluzować się, wyciszyć w samotności. Czy ja wiem? Tak ci powiem, że trochę było ciasnawo, że się z trudem wepchnąłem przy takiej grubej Niemce, to mnie całego mnie wysmarowała olejkiem do opalania. Dlaczego? Myślała, że ja to jej noga. Dobrze, że sobie nie zaczęła paznokci obcinać, by ci łeb odrąbała. Ale ktoś się w ogóle kąpał, czy wszyscy tak leżeli plackiem? Wszyscy, bo był wyciek ropy. Wyciek ropy to straszna sprawa. Ty nie wyobrażycie, co taka ropa potrafi zrobić z ptakami. Są całe umazane w takiej czarnej mazi. No ta, ptaki to ptaki. Co z ludźmi robi? Stary to stary, dzieciaka szkoda. Jak komuś było za ciasto na plaży, zawsze sobie można było komfortowo skoczyć na basen. Ty, a ty w tym Peru, to obok, oprócz ciebie byli jeszcze jacyś Polacy? Polacy by byli. Co i tam robili? Handlowali dopalaczami. I wtedy się okazało, że moje biuro podróży zbankrutowało, a ja już nie mam pieniędzy na samolot do domu. Ty, no ale to chociaż na pociąg. To już nie było biletów. Czymś takim w zeszłym roku wracałem po Sylwestrze z Zakopca. No poczekaj, autobus. PKS jeszcze gorzej. No to czym w końcu wróciłeś? Łódką, sobie wynająłem łódkę. O, tak. A masz zdjęcie tej łódki? No, no pewnie. No, no co ty? To jest zdjęcie tej łódki? To jest zdjęcie z tej łódki. Ja płynąłem z tym armatorem. I powiem wam, że aż się wzruszyłem, jak dopłynąłem do kraju naszego, do tej pagórków leśnych. Do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych. I kto by było na tyle? Koniec! Tak, jest! Macko jedyna! Ale żeśmy czasu natracili. Ludzie, przecież o tej godzinie już mogliśmy tutaj leżeć nieprzytomni. O, o, goście. Pójdę o otworze. Co? Goście idą, jacy goście? No goście. A znamy ich? To z widzenia. Proszę Państwa, zatem czas na losowanie. Jako przedstawiciel Biura Organizacyjnego Euro 2012 chciałbym zaprosić naszych czcigodnych gości. Zapraszam, czcigodnych gości, brawa. Proszę bardzo. Tak jest. Monsieur Platini. Bonjour. 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 Monsieur Lato. Cześć. Cześć. Jest z nami również, jak zwykle, zadowolony Jan Tomaszewski. Wszyscy są? Jeszcze ja jestem. Aha, jest trener kadry, a co, nie odniosłeś tego? Byłem, Prometeusza było zamknięte, wróciłem na to tam. Dobrze, czyli jest pan trener, Smuda, kadra, wszystko jest. Proszę Państwa, także będziemy przechodzić do losowania. A losować będą gwiazdy futbolu. Zapraszam na scenę gwiazdę Realu Madryt, Cristiano Ronaldo. Brawa, brawa. A? Mrs. Cristiano. How are you to? Fine, okay. Polska, very well, tu. Tak, podoba mu się. I zapraszam gwiazdę Barcelony, piłkarza roku, Leo Messi.
Hi, Leo. Hello, buenos dias. A, też. Czyli przyjechałeś, także. Co dla nas tutaj będą losować, także proszę Państwa, rozpoczynamy losowanie. Za chwilę się dowiemy, kto dołączy do grupy A, której jest Polska. Także Leo Messi, buenos dias pierwszy, losuj, także. Uwaga, napięcie rośnie. I pierwsza drużyna to Grecja! Grecja! A więc, proszę Państwa, wszystko jasne. Grecja, tak, jest flaga. Leo, sparzałsta drugie. I drugim zespołem będzie... również Grecja! No. Proszę Państwa. Proszę Państwa, szykuje się bratobójczy pojedynek. Dziękuję, Leo. W takim razie zapraszam teraz Cristiano. Jutu, teraz. I trzecia drużyna to oczywiście Rosja. Tak, mam potwierdzenie, Rosja. Rosja. Mietku, ale to jest flaga Francji. Wszystko się zgadza. A więc, proszę Państwa, emocje sięgają zenitu. Ostatnie państwo, Cristiano, losuj tuju. Czyli to jest Czechy. Brawo! Wszystko jasne. Proszę Państwa, grupa Polska, Grecja, jeszcze raz Grecja, Ruscy, Rosja i Czechy. Także dziękuję panowie, wspaniałe losowanie. Grupa marzeń, Mietek, tu już zaprowadź. Proszę Państwa, wszystko jasne. W grupie A znalazła się Polska, Grecja, Rosja i Czechy. Proszę Państwa, teraz zobaczmy, jak wykuwa się polski sukces na Euro. Zapraszam na spotkanie z naszym trenerem. Zobaczmy, jak przygotowuje się nasza kadra. Zapraszam. Kabaret Neonówka. Dajesz, Baszczykowski, dajesz. Ja w ciebie wierzę, dajesz. Tak jest, dobrze. Śmiało, lubię to, tak. Tak, Kubuś, proszę bardzo, to Perkisa podawaj. Perkis, do nogi chodź tutaj. Tak, to jest ten Niemiec, co gra w naszej reprezentacji, tak. O, dobra akcja, teraz do brawa są, no. Bardzo dobrze, no. O to. O. I dobry? Przepraszam, panie, z trenerem polskiej kadry narodowej? Jamci. On ci to. Także my właśnie przyszli do kadry. Po co? Jak to po co? No, my słyszeli taką reklamę w telewizji, trzeba wszystkich sprawdzić. Jakoś nazwisk nie kojarzę. No jak? Adamiak Mietek? Luśka Adamiakowa? Moja druga ćwiartka. No ja na treningu nie piję, także... Dobrze. Także my przyszli do kadry i... A to z cateringiem państwo przyszli. Gdzie z cateringiem? My grać to, panie, no. bierz pan moją Luśkę na obronę, bierz. A gdzie obrońców mam potem? Co, tam? A co masz potem? Panie, kogo masz? Tego Głowackiego ja bym już po hymnie zdjął. Bierz pan moją Lusię. A to musiałaby być taka jurna, co by no, napastnika w pole karne nie wpuściła. Panie, moja Lusia nikogo nie przepuści. Panie, kiedyś jak wracałem do domu wieczorem, jak tak się przyczaiła przy drzwiach, to 3 dni nie wszedłem normalnie. Nie wpuść. Jest trzeźwość w domu. Nie, na obrońców mam potem, także dziękuję bardzo. O, na atak, wiesz, na atak. Musiałaby być szybka. Panie, nie od dziś wiadomo, że baba z podniesioną kiecą biegnie szybciej niż chłop z opuszczonymi spodniami. Grzej się, Lusia. A już jestem zgrzana. No, już jest rozgrzana. Ej, musiałaby być ciąg za bramkę. To. Panie, jaki ona ma ciąg? Normalnie. Przeciąg.
A nie, jak do nas ten sąsiad przychodzi, ten pod bramkę, ten co ona go nie znosi, ten walczak, nie? Bezczelny! Zostaw, zostaw, nie, chciał. Jak ona tego walczaka nie znosi, zostaw swój. Dobrze, że szczepiona była. Normalnie jak ten sąsiad podejdzie pod bramkę, to ona z kuchni, nie otwierając drzwi pod bramkę, to w 5 sekund dobiega. Nawet nam nie mówią, Luśka Lamborghini. A gratuluję osiągnięć, ale do kadry to jest niemożliwe. A nie, niemożliwe to jest zapłacić kartą w Biedronce. Bierz pan Lusię, panie, myśmy tu do pana 12 godzin szli. Jak 12 godzin? No 12 godzin, panie, teraz PKP strajkuje, to najszybszy transport to pielgrzymka. Co? Myśmy pielgrzymkami tu do pana przyszli. Myśmy tak, wyszli na tą pielgrzymkę 6.03 do Łagiewnik. Ale nam uciekła. Tak. Bo to była ta emerytów i rencistów, nie? Oni jak tempo narzucą, to nie dogonisz normalnie. 300 wychodzi, 6 dochodzi. Później my przeszli na tą 9.03 do Góra Kalwarii. Tak, tam była przesiadka w Niepokalanowie. Tak, i później my musieli iść na ten 12.03 na Licheń. A to państwo na Licheń idziecie? Nie, ale takie ciulowe połączenia. Już my prawie myśleliśmy, że pana nie zdążymy. Tak, ale myśmy złapali tą pielgrzymkę do Częstochowy, tą pospieszną, ona nigdy nie staje. No i my są. Ja z całym szacunkiem, drodzy państwo, nie obrazić się proszę, ja mówię. Potrzebuję jakoś młodego, jurnego takiego, żeby wysłać... To Robercik! O. A kto to jest Robercik? To jest jej syn. Mój zresztą też. Ale to syn by musiał osobiście, trzeba testy zrobić, chłopaka się sprawdzi. To... Nie, po co Robercika ciągnąć? On w życiu nic sam nie zrobi, my wszystko za niego robimy, tak. O, na ten przykład do przedszkola mnie tak za niego chodził. Tak, w Muchomorach byłem. A, poznałem po kapeluszu. No, ale mnie wyrzucili. Za co? O, zbyt dosłownie wziąłem sobie do serca akcję butelka do snu. Ale tak to wszystko za Robercika robimy. No, żona za niego badania robi. Normalnie cukier, mocz, wszystko w normie. Ostatnio mu tylko cytologia źle wyszła. Ale tak to zdrowy. Ale to chyba tak ciężko za syna wszystko robić. Jego dziewczyna nie narzeka. Chociaż powiem, że roboty jest sporo. Teraz młode, narwane, nie to co z Luśką. Normalnie, Luśki nie było problemu. Przyszedłem, tylko dzidę przed domem wbiłem i... I już był po. Tak. Nie, to trzeba jakoś inaczej, drodzy państwo, na gębę nic nie załatwimy. Macie może chociaż zdjęcie syna, o, nie ja wiem, mam zdjęcie, coś charakterystycznego. Syna jest, mam zdjęcie pewnie, o. Na rybach. Jak na rybach? No jak się z pomostu spierdzielił, to nogę w trzech miejscach złamał. No przecież to jest zdjęcie płuc. No nogi są z drugiej strony. Ani. Panoramiczne, 3D! Nie macie jakiegoś zdjęcia, na którym widać syna? Ty masz portfeliku, no. No pewnie, że ja mam. O, proszę. O! Paszportowe! Nie. Klasowe. Który to syn? Ojej! Ja zapomniałam, przecież syna wtedy w szkole nie było. Dobra, daj mi pan to zdjęcie, bo to jest moje jedyne zdjęcie syna. Chodź pan, panie. Co? Zrobimy tak. Jeżeli pan weźmiesz mojego Robercika do kadry, to ja w zamian panu daję rękę mojej starej za żonę. Panie, okazja. Przejdź się, Lusia. Patrz pan, jeszcze na chodzie. Masz pan tak, 3 lata gwarancji na lakier. Automatyczna skrzynia biegów. Gdzie? O, tam trzeba trochę pogrzebać. Masz pan tak, welurowe obicia. Ale widzę, że jest siedzenie z tyłu trochę wytarte już. No z polmu zbytu to ona nie wyjechała, nie? I panie, najważniejsze. Pierwszy właściciel. Drugi. Dobra, jak się tak mówimy prawdę? Była bita.
i sprowadzana z Niemiec. To państwo sobie załatwcie te sprawy domowe między sobą, ja dziękuję bardzo. Panie, zgódźcie pan, co panu szkodzi? Panie, może ten mój syn będzie, nie wiem, talentem na miarę drugiego Bońka, albo nie wiem, Pela, albo papieża. O nie, papieża nie. Panie, ja nawet ostatnio w kinie oglądałem taki film o tym naszym papieżu, ale o tym naszym, nie o tym, co jest teraz, proszę pana. Bardzo odważne i mocne kino. Jaki tytuł filmu? Och, Karol. Może inaczej. Ile syn ma lat? 23. O, no to dobry wiek do kadry. No. 12 lat temu skończył. To za stary, ja muszę z grupy wyjść, ja będę takiego starocia brał. Ludzie, dajcie spokój. Nie, tak, mam ja to załatwię. Nie bój się. Panie, albo pan bierzesz mojego Robercika do kadry, albo ja się tu rozbieram. No co się pani będzie przy zawodnikach rozbierać? Zapraszam do szatni tam, gdzie trzeba panią Amolem natrę. Nie, tak, ty słyszałeś? No co, obiecałaś, to idź! Można śmiało powiedzieć, że trener dostał się do grupy śmierci. Co ty mnie tak robisz? Stringi. Dla kogo ty te stringi robisz? No dla mojej starej. No święta się zbliżają, trzeba prezentać. A to obejmę już masz. Chyba prezes żartuje, to na razie metka. Aha, kurczę, szefie, bo sobie przypomniałem. Do prezesa związku przyszedł list z Anglii. No i prezes co? Szuka kogoś, kto zna angielski. Nie znam pana angielskiego? Znaczy, no ja znam taki mówiony angielski, a to jest list, to jest pisany. To ja pisanego to nie znam. To... A tak, bo to nie jest mówiony nie, list, nie, to jest napis... Chyba, że ktoś wcześniej mówił, a to pisał ktoś inny, ale to... A to ja tak go za nie bardzo widziałem, nie wiem, nie, musiałbym... Tak, bo to musiałbym istotne. Ze słuchu bardziej, czyli ktoś musiał go przeczytać, to wtedy ja bym mógł go... To, ale ta, to trzeba znaleźć kogoś, kto umie czytać po angielsku. Ja myślę, że w tym temacie najlepiej się wybawię. Kabaret, ani mru-mru! Skarbnik! Tak? Ku mnie! Idę. Ten tamtemu, ten tamtemu, niech tam żyje prezes PZPN-u. Dobra. Niech żyje nam. Słuchaj. Co jest, prezesie? Mamy problem. Co się stało? List dostałem. Z pogróżkami? Tego nie wiem. Jak nie wiem? No bo on jest po angielsku. No to co ty? Co ty? Po angielsku czytać nie umiesz? A nie no, czytać po angielsku umiem, tylko nie rozumiem nic za nic. Ale mówisz coś? Speak only the Polish. A. A słuchaj, a ty gdybyś mi nie pomógł, bo przecież ty tam grałeś w tym Southampton. Właśnie tam. No ale to było 20 lat temu. To było na promie do Southampton i jeszcze to było na fortepianie. No ale coś tam kumasz, nie? Nie, no to ja angielski, to przecież ja miałem w zawodówce, to przecież to są o tu. No widzisz, no bo ja to widzisz. Ja już od mojego w piłkę grałem, to zawodówka, zapomnij. No to siadaj, mów, co to za list. Słuchaj, wiesz. Pomóż no. mi, nie, to wiesz, to ja ci tam później, nie ten twój klub nie spadnie. Dobra. Słuchaj, no. A od kogo to list? Wiesz co? Coś mi się wydaje, bo ja się zalogowałem na takim portalu internetowym, wiesz? Tam kliknąłem zdjęcie dziewczyny i... No i mi napisała, wiesz. No. Chyba. No to dawaj, czytaj, no. Tak? To lecimy. No pewnie, no. To nawet kumam tu początek, wiesz, bo to jest... Hello. No to proste, no hello to znaczy halo, nie? Hello. Ale przecież ona mi napisała, nie dzwoniła. A skąd ja mam wiedzieć? To ja pisałem? A nie, napisała no hello, no, jest dobra, halo, dobra. Halo, słucham. No tak. No. To teraz mam trudniej trochę. Dawaj. Bo tu jest my name is Pipa. Taki portal. No dziękuję bardzo. No jest fart. Zaczynam się interesować. Dawaj. Ja. Czyli dobrze kombinowałem, że to się nazywa. Dobra, teraz już nic kompletnie. I live in Glasgow. Że ja żyję, albo żyję, czy tam coś przesiaduję, mieszkam. Glas to jest szkło. Ja mieszkam w szklarni. Szklarnie ma. Trafił swój na swojego. Proszę bardzo. No. Bogata pipa ze szklarnią. A jak?
Thank you for your photo. No, dziękuję za zdjęcie. Czy się zwariował? Swoje zdjęcie wysłałeś? No, czy wysłałem zdjęcie? Swoje? No nie. A czyje? No twoje. Dlatego, dziękuję. Dalej. My father was in Warsaw. Czekaj, czekaj. Mój ojciec... Was to jest był... Warsaw... Był gdzieś i widział wojnę. Czyli to jest córka... Czyli Pipa córka generała jakiegoś albo oficera. A, tak kombinujesz, no. No. Fajnie. Agata Pipa ze Szklarnią, córka generała. To mamy. Dobra. Wyższe sfery. Dawaj dalej. Wiesz, jako wojskowy Węglik. Are you studying? Masz stadninę? Po kiego wała mi stadninę? Nie wiem, no pyta, ona pyta. A, no. Może ona, że z generalicji, wiesz, to ona lubi jeździć konno. Tak, i ojciec wojskowy, no. Szuka wspólnych zainteresowań. Odpisz, że masz 3 stadniny. A jak? A co? Tak zrobimy. A twój dziadek był w huzarach. Dyrektorem. Dyrektorem huzarów. Tak jest. Tak zrobimy. Dobra, teraz jest długie. No. Love for me is like... Czekaj, poczekaj, to takie długie. Po kolei, no. Love for me. Miłość dla mnie... Is like... Jest jak... Never ending story. Bardzo długie zasłony. Ona musi mieć piekielnie wysoką szklarnię. Może być nawet palmiarnia. Stary... Na wielka bank. Szklarnia, człowieku. A dobrze ja. Jest, dobrze jest. Jest dalej. No. But most important is freedom. Ale najważniejsze jest co? Is freedom. Że mam wolną chatę. Imprezka. Jedziesz ze mną? Pewnie, że jadę. No. Ty. Palmiarni. Zasłonimy never ending story. A jak? No. Pojedziemy razem, ja będę robił, ty będziesz czytał. Albo odwrotnie. Albo odwrotnie, ty będziesz czytał, a ja będę robił. Tak, tak. Dobra, dobra. Dobra, lecimy dalej, jest dalej, dobrze. Dawaj. Dobrze jest. If you want to come... Czekaj, bo tu jest kruczek. Tu jest kruczek. Bo proszę ja ciebie, come po angielsku, to może być przyjść, może być wejść, może być dojść. Ja nie wiem, co byś wolał. Rozumiem, już ci tłumaczę. Więc jeśli chciałbyś przyjść, dojść i wejść... O to chodzi. I'll make a sleeping reservation. To rozerwę sobie slipy? Co? Wiesz co, ja bym uważał, to jest internet, tu się każdy za pipę może podać. Zrobisz jak zechcesz, no nie wiem. Nie, no trzeba odpuścić. No ja bym wyczepiał. No, jeszcze... Mało masz zmartwień z tym euro, z tym właśnie, wszystkim. Właśnie. Szkoda, kurczę, bo... No szkoda, palmiarnia. Może będzie następna, no. A tu jeszcze jest o te, no. Co? See you soon. See you soon? No. Że widziała twojego syna? O, masz. No nie, no to twoja żona nie widziała, ona widziała, no proszę cię. Odpuszczamy. Dobra, nie, to dajemy sobie spokój, nie ma co. Dajmy sobie spokój, tak. Tylko trzeba coś odpisać. A po co? Po co to się judoczki w czasie treningu, człowieku? Po to, że trzeba odpisać, bo teraz moje zdjęcie poszło. Faktycznie, nie ma... Dobra. Jedziemy, czekaj, gdzieś tu miałem, tu mi dali. Mam. Coś odpiszemy tak, że niby jesteśmy zainteresowani, ale nie bardzo, że tam... Żeby hamówy nie było, wiesz? Tak, nie trzeba, ja mam pomysł. W końcu no. Jestem prezesem, tak? Tak to jest. Ja wiem, co robić, człowieku. Jeszcze tak. No. Tak. Na początek robimy, że ten, no, że kurtuazja, tak? Tak. Potem... Ona jest z wyższych sfer, my nie. Tak. I jej dziękujemy za współpracę. No i dobra. No to jedziemy. Co ona tam zaczęła? Hello. Hello, Pipa. No wiadomo. Iż... To może dasz sobie sam radę. Czekaj. A. Będzie gorzej. Hello, Pipa. Jesteś mi bardzo droga. You are me very... Jak jest droga? Road. You are me very road. To też bym wiedział. Sam będę. Dobra. Jesteś bardzo droga. Czuję do ciebie pociąg. I feel train to you. I to mnie niepokoi. And it me niepokoi.
no rooms. And eat me no rooms. No, no i wstęp jest. To teraz... Coś o sobie może. Tak. Ona tam ten, córka generała, a ja, o, ukończyłem zespół szkół ogrodniczych. Są zgodnie z prawdą. I finished? Szkół ogrodniczych. Garden school? I finished garden school? Zespół. I finished garden school band? W takiej dziurze zabitej dechami. In the hall? Killed by desks. Dobra. A teraz kawa na ławę. And now coffee on table. Bez ogródek. Bez czego? Bez ogródek, no. Without small garden. Dobra. Pomimo tego, że... Stop, bo nie wiem, jak jest pomimo. Złożymy to jakoś. Dawaj. Po to jest after. Mi to jest mi. Mo to możesz po polsku, bo to krótkie. I na końcu this. After, mimo this. No. Pomimo tego, że przełamaliśmy pierwsze lody. After, mimo this, we break first. Jak są lody? Ty kręcisz, to wiesz. Ice. Ice cream. Ice cream. We break first ice creams. Nie łudź się. Don't bother yourself. Nie przyjadę. No go. No. Albo to jest daleko. No go. Oczywiście. Go, dobra. Teraz tak. No nie przyjadę, to tak. Jestem teraz w szpitalu. Świetny pomysł. Człowieku. Jeszcze będzie współczuła. A ja? I'm in hospital. Ale dlaczego? Mój wzrok szwankuje. My look is not very good. Bo siatkówka mi się odkleja. Because my volleyball odkleja from glue. From glue. Because my volleyball from glue. Już po ptakach. It's after birds. Nie rób scen. Don't make a stages. I kobieto nie płacz. And no woman, no cry. Jasne. No prawidłowo. Tak. No to dobra, teraz się podpiszę, tylko jak będzie Grzegorz Lato? Gregory Holiday. Nie, stop! Nie możesz się podpisać Grzegorz Lato. Cię skojarzy, że jesteś prezesem PZPN-u, afera na pół Europy, człowieku. Faktycznie. Dzięki. Podpisz się inaczej. Podpisz się... Peaceman. Peace? Przez dwa sy. Man. Peaceman. Peaceman? Peaceman. No piszesz po angielsku peaceman, no. Bo na drugie po polsku masz jak? Szczepan. No właśnie. Czekaj. Co? Czekaj, źle jest. Dobrze jest. Nie możemy takiego wysłać. Dlaczego? No słuchaj, skoro ja leżę w szpitalu, bo praktycznie oślepłem, nie? To jak ja to napisałem? Bez sensu. A dupę zawracasz teraz, no. Zła choroba. To wybierz sobie jakąś inną chorobę, no. Dobra, czekaj. Nie skreślaj wszystkiego, tylko chorobę skreślaj. Chorobę, no, mój wzrok tu się odkrył, no, to wzrok wyparłem. Szwankuje, tak, wykreśl. No. I ty. Schorzenie jakieś sobie wymyśl. To jak będzie, że mam, o, zapalenie opon mózgowych. I have a brain tire fire. Dobra, Mietku, słuchaj, losowanie jakoś się udało, trzeba gdzieś ich położyć, przenocować, żeby to się wszystko udało, nie? No właśnie, tylko z Czechami mamy problem. Co się dzieje? Pamiętasz, że ich Czechów miała przenocować Pacia Czekowa, ta, co ma ten taki duży domek na wsi. Wiem, Pacia Czekowa, ta taka... Ten, pan, wie pan, która Pacia Czekowa? Wiem, która i... Wiem, mam szwagra kościelnego, dużo mi o niej mówił, tak. To co z tą Pacia Czechową? No to nie chodzi o Pacia Czechową, tylko o Czechów, bo ona się nie zgodziła Czechów przenocować. A dlaczego? Bo to ateiści.
No i? Pani Czaczakowa powiedziała, że ona nie po to pisała do TVP pisma na tego nergala, żeby go odwołać, żeby teraz takich jak on u siebie w domu gościć. Dobra, w takim razie za karę Czesi po meczu wracają do domu. A co, mają najbliżej, tak, im najbliżej na noc. Problem się, jeszcze pieniądze mamy zaoszczędzone. Tak. Szefie, no ale się nie zgodzą? No to im zajmiemy za Oldzie i... O. I się zgodzą. I jakieś problemy jeszcze z innymi państwami? Nie, nie, z pozostałymi to wszystko w porządku. Tak? O, z Grecją to żadnego problemu nie było. Super. Z racji tego, że u nich jest kryzys, to tylko przyjedzie ich 8. Ósemka, dobrze. A gdzie oni śpią? Eleni zgodziła się 5 przenocować. A pozostałych 3 ustawi się na wartach. Tak, niech się wymieniają. No. Tak. Dobrze, a Rosjanie gdzie stacjonują? No tam, gdzie ostatnio, w Legnicy. Aha. Tak. Dobra, Mietek, tylko jedna uwaga. Jak Rosjanie będą wyjeżdżać, tak? To trzeba ich przypilnować, żeby znowu przez 50 lat nie zostali. A tak, no dobra. No, przepraszam bardzo. A pan, kim pan jest? Ja jestem europosłem, przyjechałem prosto z Brukseli. Ale w jakiej sprawie? W sprawie euro. A nie, jeżeli w sprawie euro, to tak, to no. Proszę bardzo. W sprawie euro, widzisz? Drogi są, ja wybrałem właśnie tą. Jadę furą ze szosą, na sygnale ze skortą. Jadę furą ze szosą, kierowcy mnie wiozą. Dziś Strasburgu tete, jutro rendezvous w Brukseli, że publiczny rośnie dług. To w zasadzie mnie pierdzieli, nie obchodzi wcale mnie spadek PKB. Piękne są w czasy w Brukseli. Zarabiam w euro, a mnożę razy 4. Piękne są w czasy w Brukseli. Zarabiam w euro, a mnożę razy 4. Różne sprawy tutaj są, które mnie nie obchodzą. Nic nie robię, w kulki gram. Pójdę tu i trochę tam. W parlamencie siedzę sam. Dbam o swoje EKG. Nie znam wcale angielskiego, ani nawet francuskiego. Chyba dobrze stało się, że kraj wybrał właśnie mnie. W parlamencie siedzę sam. Dbam o swoje EKG. Hoppa! Są w czasy Brukseli. Zarabiam w euro, a mnożę razy 4. Wrocław, śpiewam razem, proszę bardzo. Piękne są w czasy Brukseli. Właśnie proszę. Zarabiam w euro, mnożę razy 4. Różne drogi są, ja wybrałem właśnie tą. Jadę furą ze szosą, na sygnale ze skołtą. Jadę furą ze szosą, kierowcy mnie wiozą. Nie użeram się w aferach i nie muszę litać ran. W Polsce spada PKB, wcale to nie rusza mnie. Siadam szybko w TGV, dzielę PKP. Piękne. Zarabiam w euro. Piękne są czasy w Brukseli. Tylko kurs euro mnie nie p***dzieli.